Dziś króciutko przybliżę Wam historię znajomości dwójki pracowników w pewnej japońskiej firmie. Igarashi Futaba jest młodą pracownicą korporacji o bardzo skromnej posturze, która pnie się ambitnie po szczeblach kariery, w czym pomaga jej senpai, Takeda Harumi. Ów postawny mężczyzna rozmiarami przypomina niedźwiedzia, a głośnością czterosilnikowy odrzutowiec. Całe anime polega głównie na obserwowaniu interakcji pomiędzy tą dwójką. Futaba przez swoją niedojrzałość nie chce przyznać, że podkochuje się w koledze, podczas gdy ten w ogóle nie postrzega jej jako przedstawicielki płci pięknej. Ich spotkania, rozmowy i działania są pełne uroku, humoru i pozytywnych emocji. Świetnie się to ogląda. Zdają sobie sprawę, że bohaterowie wyglądają jak tysiącletnia wampirzyca oraz gimnazjalista z Tokyo Revengers, ale spokojnie, panie władzo. Mogę poświadczyć, że każde z obsady ma ukończone 18 lat. Senpai Gauzai to sympatyczna komedia, która jest znacznie bliżej do obyczajówki niż do romansu. Z tego miejsca polecam ją wszystkim. Poprawa humoru gwarantowana. Poza tym Futaba i Harumi nie są jedynymi postaciami, którym jest poświęcona tutaj uwaga. Bohaterowie drugiego planu dorzucają swoje 3 grosze, a w kwestii romansu nawet przebijają główną dwójkę. Jeszcze raz, polecam.